Rafał Trzaskowski zaliczył ogromną wpadkę. Szybko usunął film z sieci. W sieci nic nie ginie. Przekonał się o tym boleśnie w Wielkanoc Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy wrzucił w mediach społecznościowych filmik z życzeniami świątecznymi. Bardzo szybko go jednak usunął, bo internauci nie zostawili na nim suchej nitki. O co chodzi? Filmik z życzeniami, który wrzucił do sieci Rafał Trzaskowski, wywołał falę krytycznych komentarzy pod adresem polityka. Była ona tak duża, że wideo zostało bardzo szybko usunięte z serwisu społecznościowego X. Rafał Trzaskowski wrzucił wideo z życzeniami na Wielkanoc. Wpadka prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski życzył wszystkim na filmie z okazji świąt wielkanocnych dużo zdrowia, jak najwięcej czasu z bliskimi i rewelacyjnego dyngusa. Ale nie to było kontrowersyjne. Burzę wywołało to, co na filmie było widać. Prezydent Warszawy, składając życzenia, siedział przy stole w kuchni, a jego żona, zwrócona tyłem do kamery, prawdopodobnie zajmowała się przygotowywaniem świątecznych dań. Wideo zostało usunięte z profilu Trzaskowskiego, ale w sieci pozostało. Zanim wpis został z profilu prezydenta Warszawy usunięty, pojawiło się pod nim wiele krytycznych komentarzy. Wszystkie w podobnym tonie. Jestem trochę w szoku, że ktoś ze sztabu Trzaskowskiego uznał, że tak, to dobry pomysł nakręcić faceta składającego życzenia na święta w kuchni, podczas gdy żona stoi obok i zasuwa, napisała Martyna Jałoszyńska z partii Razem. Gdy wideo zostało usunięte, Rafał Trzaskowski zamieścił wpis, w którym przyznał się do błędu. W biegu, i tym kampanijnym, i przedświątecznych przygotowań, czasami popełnia się błędy. Jest błąd, będzie pokuta. O jednym zapewniam, na pewno przez całe święta nie będę siedział rozparty za stołem. I najważniejsze, wesołych świąt. Dla wszystkich, napisał prezydent Warszawy.